Na sparingu to tak specjalnie przed pucharem? Nie, no myślę, że to niespecjalnie. Zespół jest zmęczony i widać różnicę w poruszaniu się w zespole z Gniewina i w naszym. No chłopaki chcieli, a niestety nogi nie chcą na razie jeszcze. Miejmy nadzieję, że za tydzień już będzie lepiej, że już troszeczkę nogi odpuszczą od tego zmęczenia i będziemy wyglądali odrobinę lepiej chociaż. No jak odrobinę? Będzie za tydzień grać się puchar. Tak? No tak, no ale myślę, że ta odrobina lepiej spowoduje to, że będziemy już skuteczniejsi i nie będziemy popełniali takich głupich błędów, które się dzisiaj zdarzały, które były związane, które są związane no, ze zmęczeniem. No bo dzisiaj co Gryf pokazał tu zespół, no to straszne. No dzisiaj no, z całym szacunkiem do chłopaków i wszystkich nie zagraliśmy dobrze, ale też wiemy, że słabszy moment musi przyjść, to zmęczenie musi być i no i będzie i jest. I miejmy nadzieję, że przez ten tydzień potrenujemy lżej i że będziemy wyglądali lepiej. No właśnie, tych kartek, mimo to, że to jest sparing, ale sporo. Wie pan jak to jest, oni zawodnicy chcą za bardzo, bo jest nowy trener, nowy sztab i chcieliby się pokazać, ale niestety jak nogi są zmęczone, to głowa nie działa tak jak trzeba i wszystko jest opóźnione i oni bardzo by chcieli, ale to nie jest ten moment jeszcze. Czy trener ich taką dał wycisk, że nie mają się biegać? To chyba nie, jakby to powiedzieć, trenujemy ciężej i częściej niż trenowali wcześniej i myślę, że jedziemy takim systemem, że ten czerwiec, jak mówiłem wcześniej, tydzień temu czy dwa, że staramy się trenować ciężko i rzeczywiście czerwiec się skończył i trenowaliśmy ciężko, no i zmęczenie widać i musi być widać, bo zresztą rozmawiam z zawodnikami, mówią, że mają nogi nabite, że ciężko, no i tak ma być. Już mamy po 1 lipca, więc można przedstawić zawodników nowych, którzy byli testowani. Krótka charakterystyka, kto to jest? No, Oskar Zieliński to jest były zawodnik tutaj Gryfa, był w Kotwicy, wraca po wojażach swoich i chce u nas grać i będzie grał. Teraz tak, mamy Kacper Gołojuch, lewy obrońca, który dzisiaj musiał grać na prawej stronie. To jest zawodnik też ze Słupska tutaj, spod Słupska, grał ostatnio w Gwardii Koszalin w trzeciej lidze, to też młodzieżowiec. Ksawier Ronowski, 16 lat, chłopak, przyszłość, młodzieżowiec z KS-u, z KS Gryf Słupsk, wcześniej był w Wejherowie chyba, jak się nie mylę. Filip Dalecki, stoper, też 17-letni, który chce się rozwijać, uczyć, też z KS-u, tutaj z KS Gryf Słupsk. Inna, Filip Bielańczuk, jest z Wrocławia, tam w Akademii Piłki Nożnej trenował, grał, jakieś tam spotkania rozgrywał w Centralnej Lidze Juniorów chyba, jak się nie mylę. No i jest też przyszłością klubu, ma też szansę bronić z tego względu, że jest młodzieżowcem, dwóch młodzieżowców musi grać. No i zobaczymy jak to będzie. Czy to już wszyscy, czy jeszcze przed ligą ktoś ma szansę dojść? Czy jeszcze z kimś jakieś rozmowy są prowadzone? Prowadzimy jakieś tam rozmowy, nie jest to proste z tego względu, że wszyscy zawodnicy są jakieś takie no, horrendalne pieniądze jak na te warunki tutaj czwartoligowe. Ale nie ukrywam, że gdzieś tam kogoś jeszcze szukamy, ale myślę, że wszyscy, którzy są, dostaną szansę. Oni, wszyscy zawodnicy wiedzą, że my chcemy, żeby każdy z nich pokazał to, co potrafi i mają pół roku na to, żeby pokazać mi, trenerowi, kibicom, wszystkim, że chcą robić to, co ja chcę, a czy tak będzie, to tylko od nich zależy. Czy Karol Krzydziński dostał jakieś kontuzje, bo szedł i tak narzekał? Naciągnięty chyba wygląda na przewodziciela, bo pachwiny, jeszcze nie wiemy, zobaczymy. Może być, że chwilę przerwy znowu będzie. To też jest tak, że zawodnik wrócił dopiero w zimę z tego co wiem i to mu się tam gdzieś odnowiło przez chwilę. Teraz znowu przy cięższych treningach coś go pociągnęło. No i prawdopodobnie może być, że będzie miał chwilę przerwy.